Dzisiaj wybieramy się do Butrintu. Butrint to niewielka osada i stanowisko archeologiczne w południowej Albanii przy granicy z Grecją. Od 1992 roku wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Butrint położony jest nad jeziorem o tej samej nazwie, które obecnie znane jest z hodowli małż. Dziś zapraszam na wycieczkę do tego niezwykłego miejsca, gdzie obejrzymy pozostałości wszystkich okresów rozwoju miasta, między innymi starożytny amfiteatr, ruiny domów, baptysterium, a także ruiny łaźni rzymskich i kaplicy. Jesteśmy w Butrincie, cały czas dalej w Albanii. Jest to najlepiej zachowane starożytne miasto w Albanii sprzed XII wieku naszej ery. Na południowej stronie kanału widoczna jest twierdza zbudowana przez Wenecjan w XV wieku. Zamek ten bronił pułapek rybnych, które były podstawowym składnikiem wpływów finansowych tej osady. W starożytności istniała tu osada iliryjska, przekształcona w VII wieku przed naszą erą w grecką kolonię i miasto portowe. Butrint stało się w kolejnych stuleciach ważnym ośrodkiem kultu boga Asklepiosa. W II wieku przed naszą erą miasto znalazło się pod rządami Rzymu i funkcjonowało jako ważny ośrodek portowy aż do VI wieku naszej ery, kiedy to zostało kilkakrotnie spustoszone w okresie wielkiej wędrówki ludów. Średniowieczna historia miasta ściśle wiąże się z walkami Bizancjum, z Normanami i Wenecjanami, a następnie Wenecją i Imperium Osmańskim. Znajduje się na terenie teatru, który był centralnym punktem miasta. Został odkryty przez włoskiego archeologa Luigi Maria Uggiolini w 1928 roku. Największym odkryciem okazała się linia rzeźb, w tym słynnej bogini Butrint z przodu sceny. Teatr zbudowany został w greckim stylu i służył wiernym jako miejsce ceremonii religijnych, ale także do publicznych debat. W II wieku przed naszą erą został odbudowany i rozbudowany w stylu rzymskim. Baptysterium zostało zbudowane na początku wieku VI. Każdy aspekt architektury i dekoracji baptysterium jest symbolem obrządku chrztu. Chrzcielnica, druga co do wielkości w Imperium Wschodnim, została odkryta w 1928 roku. Fontanna usytuowana nieopodal baptysterium symbolizuje życie wieczne. Barwna mozaika, przedstawiająca zwierzęta, ptaki i ryby, symbolizuje aspekty chrześcijańskiego zbawienia. Właśnie dotarłam do Wielkiej Bazyliki, która podobnie jak baptysterium powstała na początku VI wieku. Oryginalna budowla miała trzy nawy, oddzielne kolumnady, których pozostałości można zobaczyć w środku tego obiektu sakralnego.
Okoliczne jezioro posiada doskonałe warunki do hodowli małży. Wielu smakoszy uważa je za najlepsze na świecie. Talerz tych wybornych owoców morza to koszt rzędu zaledwie 3-4 euro. Dziesięć lat temu na terenie wokół wykopalisk ustanowiono Park Narodowy Butrint, w którym nieustannie słychać pieśni zalotne samców cykad. Brama została odkryta przez włoską misję archeologiczną w 1930 roku. Mury obronne są wspaniałym przykładem umiejętności inżynierskich z IV wieku przed naszą erą. Zostały skonstruowane bez zaprawy przy użyciu dużych bloków, które ściśle pasują do siebie. Stoję u progu Lwiej Bramy. Jej nazwa pochodzi od obrazu przedstawiającego króla zwierząt pożerającego głowę byka, znajdującego się tuż nad wejściem. Ten monument został umieszczony w celu zmniejszenia wielkości bramy, a w związku z tym skuteczniejszej obrony zamku. Na koniec mojej wędrówki po starożytnym Butrincie udaję się na najwyższą część wzgórza, na Akropol. W 2005 roku w zrekonstruowanym zamku na Akropolu zostało otwarte muzeum, w którym ukazano historię Butrint na przestrzeni wieków. W eleganckich wnętrzach podziwiać można interesujące eksponaty, przedmioty codziennego użytku i posągi odnalezione podczas wieloletnich prac archeologicznych. Była prawdziwa lekcja historii. Do tej pory zwiedzaliśmy przepiękne plaże, podziwialiśmy wspaniałe widoki, a tutaj naprawdę spora dawka informacji na temat starożytności. Butrint to naprawdę cudowne miasteczko i przepięknie zachowane ruiny,
zarówno obiektów sakralnych, jak i teatr, fortyfikacje i zwiedzaliśmy teraz muzeum. A za murami starożytnego miasta toczy się zwyczajne życie albańskiej rodziny. Mały Aleksander z ogromnym wdziękiem przekonuje nas do zakupu bransoletek z kolorowych muszelek, a jego tata radzi, gdzie złowić najlepszą rybę. Maria! No, you program TV. TV Polonia. Spotkaliśmy bardzo sympatycznego człowieka, który polecił nam cudowne i wspaniałe ryby, które za moment miejmy nadzieję, że nasi panowie wyłowią. To jest ryba koc i lawraki. 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 Very, very good. Ale jestem? Wolucie. Wolucie. To muszę. Jamek tak tu, super. Wolucie. Wolucie. Manza. What's your name? Mama. Aleksander. Mama. Aleksander. Yeah, yeah. Nice name. Greek name. Bukhari. Alo, no photo for me. No, by brief photo. Emiliano. Brandolette to photo. No tak męczyli, tak męczyli, żeby męczyli. Si Maria. My faulty. Hello. Hello. What's your name? Not say Siekembri. Maria. Marie? What's Andri? Maria. One Andri left. Nice. Twoje małe. On jest też fajny. One Andri left. 100 lepów. Ale pięknie. Beautiful.